mroźnych uścisków. W dzisiejszym odcinku będziemy stosować bardzo nietypowy perk do core buildu. Jest to Scavenger. Ten perk na papierze jest całkiem spoko, gdyż jedynie musimy trafić 5 białych skillczeków, żeby w pełni naprawić całego toolboxa i nie mamy tak naprawdę limitu. Wszystko jest super, dopóki nie doczytamy, że po naprawieniu toolboxa na 30 sekund mamy aż 50% spowolnienia. Czyli jeżeli będziemy po naprawionym toolboxie dalej pracować z takim toolboxem, będziemy tylko 50% efektywności. Dlatego chciałem coś z tym zrobić. Do tego dwa perki, które teoretycznie powinny i w sumie w praktyce zwracać nam ten czas. Jeżeli dostanę debuffa, postaram się znaleźć totem, aby postawić buna. Ten czas właśnie będzie zrekompensowany. 30 sekund może mi się uda znaleźć i postawić buna i wrócić do generatora, aby po prostu nie tracić tego progresu, zainwestować go w jakoś. Ewentualnie, jeżeli już się pokusimy w robienie tego generatora, nie robimy go jeszcze z toolboxem, robimy go normalnie, ponieważ jeżeli mamy aktywowanego perka Alana, deadline'a i jesteśmy dobrzy w trafianiu te skillczeki, stakeout gwarantuje nam 2%, które nie są odejmięte od perka Scavengera, czyli to nie jest jakby 2% progresu gena minus 50% spowolnienia do naprawienia. Po prostu jest to flat debuff na aktywne robienie generatora, nie do trafiania skillczeków. Jeżeli przyjdzie do nas killer i mamy tego debuffa, to jest najlepszy i najczęstszy scenariusz, kiedy będzie największy value z tego perka. Jedną ukrytą, a raczej taką bardzo rzadką rzeczą, kiedy będziecie wykorzystywać w tym perku, jest to, że jak przeszukacie drugi raz otwartą skrzynkę, macie gwarantowany żółty toolbox. Mało to jest przydatne, ponieważ samo przeszukiwanie trwa bardzo długo, więc ten czas zwracany jest dość mizernie przez ten toolbox. I teraz zadajcie sobie pytanie, dlaczego biorę fioletowy toolbox i dlaczego nie biorę wiedzy ulicznej, albo czemu nie biorę build to lasta? Odpowiem wam na te trzy pytania. Musimy jak najszybciej zużyć tego toolboxa. Możecie zamiast skrapów wziąć również soketa, bądź markowe części, chociaż nie polecam, bo będziemy sobie naprawić tego toolboxa, jak na build to lasie. Więc najlepiej mieć dwa addony, które po prostu będą ciągle z nami, bo może być taka sytuacja, że dwa razy po prostu naprawimy tę skrzynkę. W drugim meczu miałem taką sytuację, gdyż Wiedźma całkiem kampiła te generatory, więc miałem dużo okazji trafiać skillczeki. Dlatego chcemy najbardziej wziąć do tego fioletowego toolboxa, bierzemy do tego wire spoola i jeżeli nie mamy, bierzemy do tego soketa bądź po prostu skrapy, żeby przedłużyć żywotność o troszeczkę tego toolboxa. Build to last nie bierzemy ze względu, że to już będzie po prostu overkill. Build to last jest bardzo dobrym perkiem, ale moim zdaniem tylko jest opłacalny do użytku, jeżeli bierzemy zieloną skrzynkę z addonami pod charge. Ewentualnie, jeżeli bierzemy jeszcze build to last z wiedzą uliczną, wtedy zabieramy do tego soketa. Postawię tutaj tabelkę na ekranie, na której widnieje obliczenia, kiedy się opłaca wziąć do siebie daną, addon i tak dalej. W pierwszym meczu wziąłem dla testu hiperskupienie zamiast buna, ponieważ wydawało mi się, że to będzie całkiem dobry pomysł, gdy stakeout z hiperskupieniem bardzo dobrze działa. Ale myliłem się względu na jeden czynnik. Jeżeli jesteśmy rani, deadline bardzo utrudnia trafienie skillczeków, jeżeli mamy hyperskupienia. Bez hyperskupienia samemu te trafienie tych skillczeków w randomowych miejscach na ekranie jakoś nie przeszkadza, ale już jak połączymy te dwa perki, jest coś ciężko trafić te białe skillczeki, przez co po prostu tego scavengera nie uzupełnimy tak łatwo, jakbyśmy mieli po prostu jakbyśmy po prostu nie mieli tego perka. Jedyna jest sytuacja pozytywna dla nas, jeżeli mamy stakeouta na 4 stakach, ale szczerze polecam po prostu wzięcie co chcecie w ten czwarty perk slot. Jeżeli wolicie właśnie wziąć tego build to lasta, możecie wziąć, ale ja go właśnie nie polecam branie z scavengerem, bo my po prostu musimy po naprawieniu toolboxa chcemy jak najszybciej zużyć tego toolboxa, żeby ponownie nabijać CK scavenger, bo każdy trafiony skillczek, gdy mieliśmy świeżego toolboxa bądź całego, nie ładuje nam scavengera. Musicie się dowiedzieć. Ale perk jest całkiem spoko ze względu na jedną rzecz. Jest całkiem uniwersalny, gdyż mamy jeden perk, który możemy użyć pod co chcemy i mamy tak naprawdę 3 perki, a jak się uprzecie, nie musicie brać nawet deadline'a. Musicie mieć tak naprawdę stakeouta, bo bardzo pomaga do trafienia tych skillczeków. A nawet jeżeli jesteśmy bardzo, bardzo dobrze trafieni tych skillczeków, po prostu 2%, no jeden daje perk, ale 2%, czyli zaokrąglili 2 sekundy do progresji generatora, to jest bardzo dużo. Jeżeli trafiam do skierzeków w całym meczu ze 30 i tylko z jednego perka. Clown. Niestety mnie goni, morda.
Kurde! Nie daj mu małego hita, bo jest na lupie i tak. Myślę, że kampimy paletę. Tak, a 3 butelki jeszcze, więc jestem w dupie. Jestem daleko od palety. Raczej byłem blisko, ale i tak by nic mi to nie dało. Jestem gównem. Znaczy, no bardziej... Yes. Jak zobaczę czerwony ping, to się zżygam. Wiesz co? Może zrób mi 9-9. Znaczy, bo nic tam. Ale zrób mi 9-9. Jak przyjdzie już killer, to szybko mi wyleczysz. Bo wiecie co chodzi, co nie? Perk wake'a, nie? Dobra, już trzej. Dobra. Można robić. Kurde! A dobra, sobie więcej jest... Nie no, czemu ty tu przechodzisz obok? Dobra, nie idzie. Idzie to dalej. Dobra. No, za nim idzie. Olera, no tak blisko tych białych skrzyczeków. Ciężko trafić mi skrzyczeki białe i patrzeć, gdzie jest clown. Dobra, zużyłem toolboxa. Leci za tym dalej. Nie trafiłem białego. Ale to wylecz mnie w sumie, bo ja pójdę go zjąć. Dzięki. Było value, bo trafiłem dwa białe. Czekaj. Klon idzie do killer Shaga. Czyli może pójść pod górkę. Witaj, Jeff. Witam cię, koleżanko. Dlatego moim zdaniem już lepiej skupienia nie brać i wywalić albo perka od Wake, albo samemu brać te hyper skupienie. Oczywiście sobie kaut obowiązkowy do scavengera. Możecie wiedzą uliczną to wywołać. Deadlock. No, deadlock. Ja mogę przeszukać tutaj skrzynkę. Dobra. W sumie tu jest świeża skrzyneczka. To jest pod ogeny. To git. Nie jest pod sabotaż, jeżeli się nie mylę. Ja trafię prawie same białe. Dobra, jest u mnie. To idę ściągnąć. Odrzucam to. Stawił mnie i poszedł chyba kopnąć gena. A niszczy paletę, poszedł kopnąć gena. Idzie do maina. No, my się na szybko zresetowaliśmy. Po co mi przychodzi sprawdzić drugi raz to? Dobra, wchodzę do szafki. No to on to przeszukuje, jak tutaj nikogo nie ma. Znaczy ja tu jestem, ale on nie wie. Idź sobie. Nie powinienem się chować do szafki, ale z drugiej strony zagrałem po prostu coin flipa. 33% było, że sprawdzi, bo były tu parę szafek. Idzie do nas, niestety. I tak to w sumie zablokuje to. Zablokuje mu gana. No, ale niestety goni naszego towarzysza plasa broni. Gdy na maina robić. Kurde, mogłem body bloknąć, ale myślałem, że tutaj jest paleta. Chcę darmowego hita, nie dam ci. Chłopia. Dobra, i robię dalej tutaj Mugena. To cuk, no to nieźle. Widzę ja? No. Czyli staki na scavengerze. Dobra, to scavenger może zadziała, jeżeli on będzie holdował 3 geny. Jeszcze 3 staki trzeba nabić. Dobra, 2 geny są koło siebie, trzeci może być killer shagu. W killer shagu skończyłem. To nie wiem, gdzie jest. Dobra, goni po prostu Jane. Bez mojej hita. Żebym kończył sobie to zadanie na medkity w końcu. O kurde, dajcie skill checki, no. Właśnie o tym mówię, dlatego hyperfokusu nie lubię brać pod scavengera. Po prostu mógłbym wcześniej postać jakiegoś totema i może by team się szybciej leczył, żeby sobie nie było nieciekawych sytuacji. No. Scavenger mi się naprawił. Dobra. No i... Zostawił mnie, poszedł do ciebie. Właśnie git, bo mam cooldown na scavengerze, więc i tak wolniej gen robiłem. Nie wiem, czy on butelki ma. Przejadował przed chwilą. A, dobra. To niedobrze. Zostawił mnie.
Nie no, ten Streetway z mi apteczki mniej zużywa. Ładuj sobie pickouta. Mamy świeżego toolboxa dzięki scavengerowi. Ja obiecałem ściągnąć, obok jestem. Okej. Okay. Ja to robię. Ostro. A, nie robię. Kurwa, dwa skliczaki weszły, no. Może scavenger wejdzie kolejny raz. Hyperfocus na dwóch stakach. Leci. Na mnie leci. Może do mnie przyjdzie, ta. No, przyszedł do ciebie. Dobra, dostanę hita, więc perek Alana się odpali. Tu nie ma palety. Tutaj nic nie ma. Wedzą za tym. Padam. Nie wiem, czy to jest mądre, ale dobra. Magnolia dama. Teraz dwóch powali. Gratuluję! Teraz... Nie! Zdejmuj od razu! Dobra, trollowałeś się grę. To jest koniec gry. Ja pierdolę. No i po co było robić tego? Ja namówiłem, żeby poczekać. Jeden ty by dostał hit, abyście odbiegli, poczekali, byśmy to robili. A on mnie nie trafił. No nie trafił, ale co tu teraz zmieni, jak teraz ona jest w tej zonie ze mną. Ja nie mogę tego ekskortować ją. Serio, wystarczyło przeczekać. Leczyć Jane, zresetować się i potem zdjąć. Ale dobra, leczymy się. Ty tam całe szczęście coś lupnęłeś. Ale tu też nie ma pamięci, to nie wiem czemu. Tam nic nie mam, no to na początku Jeff tam się lupował. I te bramy otwierać. No nie wiem, jak chciałem się leczyć, Jane poszła sobie gdzieś, nie? On chyba jakąś barwę, bo on leci prościutko na Jane. No to umierasz, bo ja chciałem otworzyć bramę i się z nią wyleczyć, ale jak idzie na nią, no to... Chyba, że chodzi do mnie, ja wtedy umrę. Nie no, chyba goni Jane. Też powinienem cię ratować, ale jakbym poszedł w Dead Zone przy... Ty, radio dostałem na chwilę. No, ona się lupuje na szaku. Chyba. Dobra, otwieram to. Może ucieknie tutaj. Ja idę się wyjąć. Skoczyła sobie do szafki. Determinacja tak zwana. Dobra, idę. Obok, ten klam jest obok, ale on jest na zewnątrz. Zobaczymy, czy wróci. Nie? Blood Warden. Tak, niemożliwe. Nawet jeżeli co, Double Warden, jesteśmy na drugim końcu mapy. Jakby nie była otwarta mapa, to i tak jedna osoba by dostała. Ja i tak uważam, że dało się trzech uciec, tylko zrobienie mu przed mordą tego po prostu nie było dobre. Jedę do, nie wiem, się rozdzielić. Tam bramy. No ja idę do drugiej. On dobra, jest za mną. No to nie jest za tobą. Kurde, no. No uciekaj po prostu. Nie ma sensu, że tak. Tak, jak to przyjdzie, to umieram. No ja wiesz, o mnie. Jeszcze i tak dobrze Jane jakoś dodżnęła, bo jakby dostała hita, to byłby trade i trzy zgony były. Kampi mnie. Nie wiem, kto to, ale była muzyka. Chyba, nie wiem, Nurs, Chucky. Korupt jest to w ogóle. Takie było turu. Nie spoznałem, nie. Czy nie? Potem będzie była tu. Nie wiem, też. Ale ty nie otwiera szafki. Chociaż nie, no muska nie, bo już była blink. Byłby. W takim razie to jest. Chyba Chucky. I have a date with six-year-old boy. O, Hug, dobra. Kto? Hug. No, okej. Okay. To jest nob totalny. Właśnie nie wiem na pewno. Dobra, jednak nie zgubimy ją na prostej. Ale czy z pół minuty się zastanawia, czy tam jestem, czy nie?
Ale w sumie dla mnie to mapa jeszcze aż tak nie jest zła, bo... Czytuj perka. Widziałeś tak na Wiedźmie, że jak się kamera odwraca, to klikasz S i masz większy dystans, jak normalnie by ustawia? Kurwa, tu też jest trap? Ty, tu są wszędzie trapy. No. W sensie ja już wszystko zdetonowałem, ale... Niestety to właśnie bez 9 trapów, bo jeden był u mnie. O Boże, no... Nie lubię tej lupy na tutaj midwiczu gównianej, walniętej, frajerskiej. W ogóle dobra mapa dla niej, bo położy się podczas chase'a i tyle. Tragedia, padłem taką szybko, ale niestety strolowałem. Milion tych trapów, ja nie wiem, kiedy ona tu zdążyła tu przyjść, ale okej. Okay. Thank you! Ona ma chyba Aton na szybsze rozstawianie. Perk Alana właśnie mi ładuje Scavengera. Bokciam. A ja tam cofam do tamtego gena. Zajmujesz go, bo on wstaje, czy co no. Robicie? Tylko zdetegowałem mi trapy obok niego. O Boże, no czemu mi Alan przyszedł z killerem? Stepnął gdzieś. Chyba do gena. Puszczam. Ja pierdolę, Alan! Chyba idzie za mną. Ja już nie wiem, co się tu dzieje. Te trapy szybko są umieszczane. Dobra, wylecimy, proszę cię. To w teczko mi lecisz? No... Nie. To dobrze. Te trapy znikąd cię biorą, ona każdy jej detonuje, ale ciągle się coś dzieje. Scavenger value. Świeży toolbox, slay kaucik. Deadline zadziałał, wszystko działa. Streetwise. Dokładnie, streetwise. Chociaż już bym scavenger szybciej władował. Mam już jednego stacka za darmo. Jeszcze cztery i kolejnego będę miał. Ja się przy granie lupuję. 360, ale to jest dwór, więc... Idzie dalej kampić gena. Cóż, idę na górę ją wyleczyć. O wow, faktycznie mnie coś spełnia. O, no, o, tak była do niego, do niej. Niedobrze, dobra, wiesz co, jestem przy bunie na górze, a ty? Na dole bun. To idę na dół. Dobra, to chodź, wiesz co? Ona zaraz może paść, ona się lupuje tam przy bunie, może zniszczą, zróbmy tego gena, pójdziemy się wszyscy wyleczyć. Scavenger, 4 staki, szkoda, że nie zrobiliśmy. Dobra, ciul, czymś tu. Na woltuje to, może przyjdzie. Rozstawiła go, ją. To idzie. O, to dobrze. Po drugiej strony. Zostawiam cię. Idę na maina. Może, znaczy na środek. Może zdetonuję to jakieś trapki. Tego tu gen był 95%, już go nie ma. Lipa. Ale dobra, on tyle razy został kopnięty, że żadna regresja nie działa na to. Poproszę jednego staczka. Scavengera. Smacznego. No i siema. Tylko teraz... Będzie trzeba ci sejwać. Oj, no ale będzie nie będzie dobrze. Drugi scavenger. Trap nie bloknął. Dobrze sobie radzisz. Stake out, a raczej żeby się zrobić gena. Ej, teraz wpadłem pomysł. Jak ty robisz wolniej geny, nie? Na przykład przez tego nerfa.
jak zrobić się scavenger, no to masz więcej czasu na skillchecki, więc jak trafiasz skillchecki białe ciągle, no to teoretycznie jesteś zbufowany, bo ciągle dostajesz 2%, 2%, 2%. O, do buna. Okej, okay, strollowałeś. Chcecie, no to bun metr. Ona idzie tutaj do nas. Chcecie, do drugiej bramy idzie jak coś. Nie, do otwartej. Dobry, gang. Gang świeżaków. Kurde, nagrywania nie było włączonego. On tu idzie jak coś. On nie trafi, skie czeka. Jebać mnie. Ciągle nagrywanie włączyłem. Kurde,